GORM. Dostęp do danych w tej chwili realizujemy jak? Albo Spring Framework plus Hibernate, albo JPA, albo... Kurde, nic mi nie przychodzi do głowy. A, JDBC. Możemy na taki zejść. W przypadku Grace'ów do dyspozycji mamy GORMa. Czyli mamy tak. Tak naprawdę GORM to jest przykrywka, DSL-owa przykrywka nad Hibernate'a. O tym za chwilę, tyle tylko, żebym nadmienił. Nazwałem to zdezelowanym, nie. Zdeselowanym JPA w Grace'ach, a w tej chwili pracuje się nad tym, żeby w Grace'ach również wykorzystywać to, co mamy do dyspozycji w JPA. Także nie jest tak źle. No dobra, no i to, co powiedziałem. Wtyczki, mnóstwo wtyczek. Wymienicie mi jakieś rozwiązanie, które w tej chwili stosujecie, a szczególnie stosujecie przy Spring Framework plus Hibernate. I ja wam powiem, czy jest wtyczka, czy nie. To znaczy, nie zrobimy tego teraz, ale wyobraźmy sobie tak w myślach przez moment. No dobra. No i ja bym prawdopodobnie przy wielu sytuacjach, kiedy wy rzucicie nazwę projektu, powiedział, tak, to jest, albo będzie to zrobione. Dobra, wtyczki Grace. Mówiliśmy już o tym i zaczniemy od pierwszego polecenia, jakie nam przyjdzie stosować, jakie nam przyjdzie zobaczyć, przynajmniej dla tych, którzy nie doczytali wcześniej o Grace, tak? Więc tak, Grace to jest pełne środowisko, zintegrowane środowisko, można powiedzieć, że programistyczne, to by może komuś się skojarzyło z IDE, ale to nie jest IDE. To jest po prostu środowisko uruchomieniowe, w którym mamy już Groovy'ego, mamy już Hibernate'a i mamy już Springa. Oczywiście mamy kilka innych rzeczy, ale te są najbardziej chwytliwe i o tych wspomnę. I mamy jedno polecenie, które się nazywa Grace, które to polecenie tworzy nam pewne artefakty za nas. Po prostu szkielety ich, takie zaczątki. Czy ktoś używał Sima? Podnieś ręce. 1, 2, 3, 5, 8, dobra. Jest około 10 osób. Tam spotykacie polecenie simgen. Simgen, sim coś tam, tak? Właśnie. To tu macie Grace. Czyli widzicie, że pomału, korzystając z waszych z rzeczy, które wy już korzystacie, przedstawiam wam Grace. No to jest ciekawe. Są różne grupy i proszę, Grace jest uwspólnieniem tego wszystkiego. Co ważne, ostatnie wydanie Groovy Mac jest taka... Za 5 dolarów można kupić gazetkę o Groovim i ostatnia gazetka dotyczyła wtyczek i tam wyczytałem, szybko dodałem, żeby wzmocnić ten slajd, że wtyczki Groovy, wtyczki Grace'owe to tak naprawdę są kompletne aplikacje Grace'owe. Oczywiście realizują tylko tyle, ile powinny realizować te wtyczki, rozszerzając nasze aplikacje. Więc mamy wtyczkę do GWT, mamy wtyczkę do Flexa, mamy wtyczkę do Canoe Web Test, web testa. Nie korzystałem, ale przez to, że korzystam z Grace'a, już sobie w CV umieściłem, że też znam. A co? A co? Od razu poważniej wygląda. Moja żona jak zobaczyła, mówi, ty to się znasz. No widzisz? A CG, czyli tak naprawdę security, Spring Security, jest dostępne, testowałem. Testowałem ostatnie rozwiązanie z użyciem CAS-a i LDAP-a i działa. Nie musiałem wiele robić, tylko po prostu powskazywałem odpowiednie elementy. CAS to jest uwierzytelnianie, LDAP to jest autoryzacja. I to wszystko zadziałało. Piękne, naprawdę byłem zaskoczony. Myślałem, że to zejdzie mi całą masę poznawania dokumentacji, a tutaj raz. Searchable plugin. O, podkreślam, bo to jest fajne, ponieważ ilu z was wdrażało w waszej aplikacji, oprogramowało w waszej aplikacji mechanizm wyszukiwania? Ili? No jest też trochę osób. Co wykorzystywaliście? Co wykorzystywaliście? Własne narzędzia. Beznadzieja. Dawaj. Słucham? Właśnie, Lucy. Właśnie, Lucynka. Lucynka to jest fajna sprawa. Fajna babeczka. Właśnie, Ukraińcy jak słyszą babeczka, to polewają. O Jezu, oni jak słyszeli babeczkę? A coś ty mówił. Oni mają inne określenie takie śmieszne, na przykład nasz basz. Ale tak trzeba, wracając do naszego Grace'a. O czym to ja? Właśnie, o czym to ja? Słucham? O Lucynie, właśnie. Więc teraz jest taka sytuacja, że korzystając z Searchable plugin, uważajcie, co robicie. Wystarczy stworzyć encję, oczywiście to się będzie nazywało klasa dziedzinowa i zadeklaruje Searchable, takie pole zadeklaruje,
ta klasa cała, wszystkie jej dane będą przeszukiwane przez Lucyna. Przez Lucyna. Jak? Zapytacie? No to wiadomo jak. Prześwietlamy klasę, wiemy jakie ma pola, no to wiemy jakie zapytanie możemy odpytywać, tak? Jeśli mamy encję pracownik i mamy PESEL, imię i nazwisko, no to Lucynka, czy tam ten, ta wtyczka, stworzy nam ekran, w którym będziemy mogli podać trzy pola. No i będzie tam AND, OR, coś w tym stylu. Proste, ale możemy skasować klienta, mówiąc, że to zabrało nam 2 miesiące. Okej, okay. Mamy wiele, wiele innych. Dobra, zaczniemy, zobaczymy jak to działa. Do tej pory wzbudziłem wasze zainteresowanie, obiecując góry. Zobaczymy jak to będzie w praktyce. Więc tak, stworzymy pełną aplikację bez kodowania. To znaczy, korzystając z polecenia Grace, spróbujemy zaimponować naszemu klientowi, który ma kasę, ale jakimś sposobem jeszcze jej nie chce wydać na nasz projekt. Więc chcemy mu pokazać, co już do tej pory stworzyliśmy. Oczywiście, kto byłby taki nieroztropny, mówiąc, że to jest dostępne za free? Nikt. Więc powiemy mu, a teraz kliencie drogi, zobacz, co my mamy ci do zaoferowania. Więc zrobimy mu helpa. Jak będzie chciał, to dlaczego nie? Czekajcie. Zwiększymy czcionkę. Dobra. Widać? Widać, nie widać. Właśnie, kto był na... Miała być jedna osoba, która była teraz we wtorek na spotkaniu Warszawa Juk i powiedziała, że będzie. Kto jest? Nie ma. Okej, okay, to mogę sobie dowcipkować z tymi samymi dowcipami. Co było. A, ale nie, nie, czekaj, nie, ale to były specjalne dowcipy na tą sesję, także muszę wiedzieć, czy mogę sobie zażartować i czy tylko ja będę się śmiał z tych dowcipów, czy... Więc dobra, jedziemy. Grails help. A, no dobra. Lepiej? Dobra, no, wybaczcie. Tak czy owak, mamy stos poleceń. Poleceń, które robią różne dziwne, czasami mniej bądź bardziej użyteczne rzeczy. Dobra. To teraz, od czego zaczniemy? Zaczniemy od pierwszego podstawowego polecenia, który każdy programista Grailsowy użyje. To jest Create App. Co to robi? Jak sama nazwa wskazuje. Tworzy aplikację. Ale co znaczy tworzy aplikację? Szkielet aplikacji. No dobra, ale to co? W architektów się bawicie? Chcecie mi coś sprzedać? Mówcie konkretnie, co to robi? Może coś w rodzaju takiego Hello World'a. Po prostu jakiś szablon. No dobra, to wam powiem, o co mi chodziło. Stworzy strukturę katalogową z odpowiednimi plikami grubi. Czy to nie lepiej brzmi? Konkretniej. Chociaż nie tak majętnie, jakby się chciało, co? No dobra, no to jedziemy. Wejdę do mojej przestrzeni roboczej. Grails, create app, nauczyciel. Nauczyciel to będzie aplikacja, za pomocą której chcę przekonać mojego syna, że warto się uczyć. To znaczy, mój syn to taka bestia, która ostatnio nie może wkuć w 6 klasie, oni już mają pierwiastki na przyrodzie. Ja tam nie pamiętam, żebym miał pierwiastki na przyrodzie w 6 klasie. W ogóle nic nie pamiętam, co było w 6 klasie. No, oni mają pierwiastki. Właśnie, czy ktoś podziela to, że teraz ci młodzi to mają trudniej do nauki? Mają szybciej i więcej? Nie. No dobra, ale to jeszcze bardziej mu utrudnia naukę, bo im się nie chce. Więc mój syn, jak widzi coś w internecie, to jest cacy. Jak widzi coś w książce, to nie jest cacy. Więc postanowiłem stworzyć takiego nauczyciela, taką aplikację, która będzie odpytywała go o symbol i nazwę pierwiastka. Czyli raz symbol, raz pierwiastek. Tam jakieś algorytmy, które sprawdzają, że na jedno pierwiastki odpowiada mu się lepiej niż na drugie. Na przykład sól. Sól to nie jest pierwiastek, no nie? Ale chodziło mi o ONA CL. ONA i ECL. Dobra. Stworzyliśmy aplikację. I teraz tak. Mamy aplikację, która wygląda tak. To znaczy nie tak, tylko tak. To jest struktura katalogowa naszej aplikacji. Są różne pliki. Widać tam z tyłu?